Wystarczyło kilkanaście minut ulewy, by po raz kolejny woda zalała domy i posesje mieszkańców osiedla Piątkowa. To problem, który pojawia się tu od lat. Nieuregulowana w tym miejscu łubinka przy większych opadach wylewa, zalewając mieszkańców. Jak mówi radny z tej dzielnicy Artur Czernecki, do późnych godzin nocnych trwało usuwanie szkód. Na miejscu byli także strażacy. Od 1997 roku, kiedy była ta powódź taka dość duża w Nowym Sączu, starali się o to, aby potok Łubinkę uregulować, przede wszystkim od miasteczka galicyjskiego do osiedla Chruślice, który do tej pory jest nieuregulowany. Ten odcinek stwarza za każdym razem problem dla mieszkańców, bo wody wylewają, wody zalewają ich nieruchomości. Tak jak mieliśmy wczoraj przykład, no tragedia, straszny kataklizm, mógłbym powiedzieć, spotkał niektórych, bo pozalewane samochody, motocykle w garażach, po sufit woda się przedostawała. I jak dodaje radny, od wielu już lat wysyła pisma w sprawie regulacji Łubinki na tym odcinku. Najpierw do RZGW, teraz do Wód Polskich. Zaprosiłem pana wojewodę wczoraj, nie ukrywam, że poprosiłem pana wojewodę, aby w trakcie objazdów terenów powodziowych przyjechał do Nowego Sącza, żeby zobaczył na własne oczy, żeby porozmawiał z mieszkańcami. Być może uda się i pan wicewojewoda Józef Leśniak przybył na miejsce, zapoznał się ze skutkami tej nawałnicy, tej powodzi, która nawiedziła osiedle Piątkowa w Nowym Sączu. Liczę na to, że wspólnymi siłami może uda się w końcu przekonać, aby wygospodarować środki, które by można było spożytkować na regulację potoku Łubinka. Na razie mieszkańcy liczą straty. Woda zalała nie tylko domy i posesje, ale także sady i uprawy. Zalany został także stadion w Piątkowej, na którym mieli trenować zawodnicy Sandecji.